Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj 8 listopada 2014 roku. Jesteśmy na terenie dzielnicy Żoliborz. Przypomnę Państwu, że słowo Żoliborz wzięło się z języka francuskiego Jolibor, co oznacza piękny brzeg, a właściwie piękne wybrzeże. Państwo pozwolą, że będziemy dzisiaj rozmawiali o przeszłości, o czasach okupacji i niewiele czasu poświęcimy czasom współczesnym Żoliborza. Przypomnę tylko, że w spisie dzielnic Warszawy zajmuje on 13 miejsce, jest najmniejszą obszarowo dzielnicą miasta, zajmuje 8,5 km kwadratowego powierzchni i mieszka na nim nie więcej jak 50 tysięcy ludzi. W stosunku do innych dzielnic jest to niewielka dzielnica miasta. Jesteśmy w najstarszej części Żoliborza, jesteśmy koło Cytadeli. Jest wieczna pogoda, niestety muszę trochę plan przytrzymywać, ponieważ szarpie wiatr. Jesteśmy przy Kaponierze, jesteśmy przy moście kolejowym i jesteśmy przy nasypie obwodowej kolei warszawskiej. Cytadela, na planie pokazuję, to obiekt zbudowany przez cara, jeden w czasie okupacji z bastionów niemieckich. Car zaczął budowę jego po nieudanym powstaniu 1863 roku na obszarze 36 hektarów, wyburzył osiedla i rozpoczął w tym roku, praktycznie biorąc, budowę cytadeli. Budowę zakończył w 1874 roku, ale już w czasie zakończenia budowy cytadeli było tutaj 555 armat, a zapas amunicji starczał na kilka miesięcy walk. Car w cytadeli zbudował również 102 kazamaty, w których mógł jednocześnie więzić 3000 osób. Koszt budowy cytadeli na owe czasy w przeliczeniu na dzisiaj to 128 milionów euro, w czym było 8,5 tony czystego złota. Kto za to płacił? Kasa Miejska i Bank Polski. Wziął pożyczkę bezzwrotnie, nigdy jej nie zwrócił. Cytadela jest do dzisiaj, bastion jest nade mną. Cytadela będzie zamieniana na Muzeum Wojska Polskiego, a z Muzeum Wojska Polskiego obecnego domu wszystko będzie przeniesione tutaj, a tam będzie poszerzone Muzeum Narodowe, które zajmuje w tej chwili dwa budynki. Zwróćcie Państwo uwagę, że przy cytadeli natychmiast zbudowano, pokazuję, zaraz filmujemy, kolej obwodową. Jest to kolej strategiczna, powstała w latach 1873-76 i miała olbrzymie znaczenie.
Dlaczego miała takie znaczenie? Już Państwu wyjaśniam. Na prawym brzegu Wisły było torowisko szerokotorowe. Na lewym brzegu Wisły, na którym my jesteśmy, było torowisko normalne. W związku z tym kolej obwodowa o długości 18,5 km, którą zbudował car, miała łączyć torowiska szerokie z torowiskami normalnymi. Dla niej został specjalnie zbudowany most pod Cytadelą, o który będziemy za chwilę filmować, w tym okresie, kiedy powstawała kolej. Proszę Państwa, te 555 dział mogły w każdej chwili razić każdy punkt w mieście, przykryć go ogniem. Niemcy zajmują teren Cytadeli. Jest to jeden z bastionów niemieckich w czasie okupacji, a drugi bastion naprzeciw, prawie naprzeciw, za ulicą Powązkowską i cmentarzem wojskowym, to jest Fort Wola. Przepraszam, Fort Bema. O Forcie Bema myśmy już rozmawiali przy poprzednich spotkaniach. W czasie II Rzeczypospolitej były to potężne zakłady polskie produkcji amunicji. Trzecim potężnym bastionem niemieckim na tym terenie jest lotnisko Bielańskie, które w czasie powstania, o tym szerzej, ma atakować Łęgów, czyli 8 rejon Łomianki. Niestety lotniska broni około 500 żołnierzy Wehrmachtu. Atak jest nieudany, a najważniejszym lotniskiem strategicznym dla Niemców było Okęcie, bronione przez 2000 żołnierzy Wehrmachtu. Ponieważ dotknęliśmy tematu lotnictwo, chciałbym Państwu przypomnieć, że w czasie powstania niebo polskie nie jest bronione i lotnictwo niemieckie może robić tu sprawy bombardowań w sposób bezkarny, praktycznie biorąc, bo nie mamy obrony przeciwlotniczej. Co tu jest z lotnictwa niemieckiego nad tym obszarem i nad obszarem Warszawy? Jest 8. flota von Greima, ale oczywiście nie jest sama flota, bo nie ma takiej potrzeby. Są maszyny Heinkle 111, są to bombowce średniego zasięgu i w początkowym okresie jest ich 20 sztuk. Bombardują miasto od 2 do 15 sierpnia 1944 roku. Przypomnę Państwu, że jeden samolot Heinkel 111 może zabrać jedną bombę latającą o wadze tony albo zabrać wiele bomb, których nie powinna waga przekraczać jednej tony. Od 12 i 15 sierpnia zostają 4 samoloty, klucz Luftwaffe, dowódca Klausmann. Będą to Junkersy U-87, które bezkarnie bombardują miasto. W czasie powstania warszawskiego na teren miasta zostanie zrzucone 1560 ton bomb w 1500 samolotach. W tym rejonie, proszę Państwa, na terenie kolei obwodowej jest pociąg niemiecki Panzerzug 75. Kapitan Eon dowodzi tym pociągiem. I chciałbym Państwu przypomnieć, jak taki pociąg pancerny wyglądał.
są wagony BP-44, za lokomotywą idą dwa wagony, na których jest najczęściej chałubica 150 mm, albo są działa o kalibrze 75 albo 76,2 mm. Za tymi dwoma wagonami idzie wagon dowodzenia. Za wagonem dowodzenia idą dwie platformy, na których są umieszczone czołgi typu rozpoznawczego, i za nią idą następne wagony, w których jest piechota, która będzie szturmować te tereny. Ten Panzerzug 75 chodzi po tej linii obwodowej na odcinku Dworzec Zachodni, Dworzec Gdański. Chciałbym jeszcze Państwu dodać, że na Wiśle od strony Żoliborza jest Wachtkutter, czyli CKU nieuchwytny. To był polski kuter, to był taki monitoring, który był zbudowany w 1934 roku w zakładach PZ-Insz. Zakłady PZ-Insz były w Płocku. On miał 23 metry długości, 4 metry szerokości, pół metra zanurzenia, 18 ludzi było na nim i miał 1 KM typu Hotchkiss, francuska wersja, i jedną armatkę. 10 września 1939 roku Niemcy wyłowili ten kuter z Wisły pod Popłacinami, z powrotem dali go do remontu do Płocka, do zakładów przedwojennych PZ-Insz, przezbroili go, były już dwie armatki i KM-y sprzężone. Myśmy mogli ten kuter przejąć w porcie Czerniakowskim przez grupę Szczupaka, ale to nie teraz Państwu powiem. Myśmy go nie przejęli, tego kutra, i kuter patrolował Wisłę od strony Żoliborza. Zatopił na wysokości ulicy Krasińskiego na Wiśle statek Halka przedwojenny, a przy ulicy Zagórnej, kiedyś żeśmy już to robili nad Wisłą, zatopił statek Bajka. O statku Bajka nie będę Państwu mówił teraz. To była wielka tragedia powstania. On został zatopiony, statek Bajka, 12 września. Leżał na jednym boku. Nie będę mówił, bo za bardzo się wzruszam. Co tam działo się przy przeprawie na drugą stronę Wisły? Trochę się wiatr, proszę Państwa, uspokoił. Nie wiem, czy potrafimy rozwinąć tę mapę drugi raz, czy będzie nam ten plan szarpać, ale chciałbym jeszcze Państwu ze starszych rzeczy przypomnieć pewne fakty. Cytadela Warszawska zahamowała rozwój tej dzielnicy w sposób bardzo poważny, bo do 1911 roku w pasie Cytadeli nie wolno było nic zbudować. W roku 1916 przyłączono tereny do Żoliborza. Były to Powązki, Buraków, Marymont i częściowo Bielany. Chciałbym Państwu przypomnieć, że te obszary były własnością państwa. W związku z tym nie trzeba było robić specjalnych kombinacji, żeby nastąpił rozwój Żoliborza. I właściwie są dwa etapy w rozwoju.
a więc ten wspomniany rok 1916, kiedy te obszary włączono do dzielnicy, i 1927-29, i potem jeszcze jest rok 1939. Co w tym czasie zrobiono? Wytyczono plac Grunwaldzki, wytyczono plac Inwalidów, wytyczono plac Wilsona. W tym czasie wytyczono Aleję Wojska Polskiego, Krasińskiego, dalej, przepraszam, jedzie pociąg, jest trochę szumu, i powstała tutaj Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zbudowano dzielnice willowe typu Żoliborz Oficerski, Żoliborz Urzędniczy, Żoliborz Dziennikarski, i chciałbym Państwu na mapce pokazać rejon ulicy Mickiewicza, gdzie powstają słynne szklane domy, które są do dzisiaj. Kiedy następuje wybuch Powstania Warszawskiego, to jest obwód drugi, do powstania ma przystąpić 2400 osób. Niestety nie wszyscy zdążą dojść. Prawdopodobnie według danych, które można odczytać, przystąpi do powstania około 60-60% tej grupy z 2400 osób. W czasie trwania Powstania Warszawskiego ta grupa będzie się powiększać. Pod koniec powstania wiele osób zginie, o czym będziemy mówić później. Natomiast praktycznie biorąc, obwód drugi to jest Bielany, Marymont i Powązki. Te tereny nie wchodzą w obwód drugi. Jesteśmy na terenie dalej dzielnicy Żoliborz. Konkretnie jesteśmy na terenie Starego Żoliborza. Jesteśmy na kawałku skweru Powstańców Styczniowych. Po mojej prawej stronie jest ulica Wybrzeże Gdańskie, a za mną jest ulica Krajewskiego. Państwo widzą wspomniany most kolei obwodowej, zbudowany specjalnie dla połączenia tych torów po prawej stronie szerokich, po lewej normalnych. Przepraszam, przed chwilą przejeżdżał pociąg i to jest most zbudowany przez cara dla kolei obwodowej, jak wspominałem, w latach 1873-1876. Po prawej stronie mojej Wisła, po lewej stronie Kaponiera. Kaponiera Cytadeli Warszawskiej. Proszę Państwa, jesteśmy na terenie Starego Żoliborza. Dla mnie jest to Oficerski Żoliborz. Jest to typowa zabudowa willowa. Jesteśmy pod adresem ulica Forteczna 4. Widzą Państwo tablicę na budynku tego domu, że w podziemiach od 1940 roku do 1944, do upadku Powstania Warszawskiego, działała tutaj radiostacja. Proszę Państwa, konstruktorem tej radiostacji był Stanisław Rodowicz. W podziemiach tego domu do dzisiaj jest bunkier, w którym ta stacja pracowała. Dzięki tej stacji można było utrzymać łączność z ośrodkami polskimi w Europie.
1941 roku Niemcy zrobili tutaj nalot. Stacji nie znaleziono. Tak jak powiedziałem, bez przeszkód pracowała do 1944 roku, do upadku Powstania Warszawskiego. Skąd nazwa Łódź Podwodna? Otóż bunkier pod domem, który jest za mną, miał klapę, czyli klapę od włazu. Na klapie tej ustawiona była miska, do której kapał kran. Stąd nazwa tego obiektu Łódź Podwodna. Dom był i jest własnością, a może dokładniej był własnością Krystyny i Stanisława Rodowiczów. Pani Krystyna Rodowicz była jednocześnie telegrafistką i maszynistką. Warto może zajrzeć do książki pani Krystyny Rodowicz Sztormy i Burzany. Natomiast dziś opiekuje się domem córka państwa Rodowiczów, Wanda Rodowicz. Jesteśmy na skrzyżowaniu dwóch ulic żoliborskich. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Kresińskiego i Stołecznej. Od niedawna ulica Stołeczna ma inną nazwę, Popiełuszki. Jesteśmy przy bastionie Powstania Warszawskiego, przy klasztorze Zmartwychwstanek. Za mną jest tablica Pchorka, na której mamy pewną treść i ja ją Państwu odczytam. W tym rejonie oddziały żoliborskie AL i AK, dlaczego akurat taka kolejność, toczyły wspólnie krwawe boje z najeźdźcą niemieckim w sierpniu i wrześniu 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego. Po mojej prawej stronie jest twierdza, która była potężnym punktem oporu w Żoliborzu. Ale do Powstania Warszawskiego był to bardzo silny ośrodek konspiracyjny. Za zgodą siostry Małgorzaty Dąbrowskiej, która w tym klasztorze Zmartwychwstanek była przełożoną, odbyło się 1000 matur. I ten ośrodek, jako ośrodek konspiracyjny, działał do Powstania Warszawskiego. W czasie Powstania Warszawskiego jest tutaj zgrupowanie Żyrafy, bo wszystkie zgrupowania na Żoliborzu rozpoczynają się na literkę Ż, o czym później będziemy mówić. Praktycznie biorąc, 1 sierpnia 1944 roku Niemcy dokonali tutaj rewizji, ale niczego podejrzanego nie znaleziono. Niestety od dnia 3 sierpnia 1944 roku klasztor jest systematycznie bombardowany. Są jeszcze dwie daty, o które warto wspomnieć. 17 sierpień 1944 rok. Zaatakowano kolumnę niemiecką na tym terenie i zdobyto spore ilości amunicji, broni i sprzętu. I jeszcze jedna data. Data praktycznie biorąc, która będzie kończyć ten okres sierpniowy, to jest 25 sierpień 1944 rok. Wyszły tutaj ze Starówki oddziały AL i wyszli również cywilni mieszkańcy Starówki, ponieważ za 6 dni Starówka będzie kapitulować. To jest 31 sierpień 1944 rok.
najtragiczniejszą datą i praktycznie datą ostatnią obrony tego bastionu, to jest 29 sierpień 1944 rok. Oddział Żyrafy ma 117 ludzi. Atakuje 2000 Niemców, 20 czołgów i 6 dział samobieżnych. O godzinie 18.30 29 sierpnia 1944 załoga polska opuszcza klasztor Zmartwychwstanek. Na klasztorze Zmartwychwstanek, albo jak Państwo wolą, twierdzy Zmartwychwstanek, jest jeszcze tablica, którą filmujemy. Na tablicy jest treść. Ten klasztor mieścił do 18 sierpnia 1944 roku szpital powstańczy. Potem szpital należało ewakuować na ulicę Krasińskiego. A od 18 sierpnia do daty, którą wspomniałem, czyli do daty 29 sierpnia, do momentu opuszczenia załogi polskiej o 6:30 wieczorem tego szpitala, była tutaj twierdza Zmartwychwstanek. Na skrzyżowaniu tych dwóch ulic, które wspominałem przed chwilą, to jest Krasińskiego i Stołecznej, obecnie Popiełuszki, wspomniałem Państwu o włazie. Ten właz jest za mną, więźni, którego wyszli żołnierze Armii Ludowej i ludność cywilna przy kapitulacji, przed kapitulacją ze Starówki. Chciałbym Państwu przypomnieć, że najważniejszym odcinkiem kanałowym na Żoliborzu to jest kolektor E, o których będziemy mówić, omawiając drogi kanałowe. Jesteśmy w kościele błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jesteśmy przy bardzo patriotycznej ścianie. Ile razy tutaj jestem, tyle razy ściana mnie wzrusza. Są takie trzy pomniki w Warszawie. Dzieci, warszawskich dzieci, dzieci Powstania Warszawskiego. Jeden pomnik jest na murach Starego Miasta. Autor Jarduszkiewicz, najmłodszy żołnierz Starych Szeregów grupy Zawiszaków. Drugi pomnik jest na Białołęce przy sportowej szkole. I ten jest trzeci pomnik dzieci warszawskich, chłopiec i dziewczynka. I poświęcony jest najmłodszym żołnierzom Powstania Warszawskiego. Oprócz tego macie Państwo tablicę za pomnikiem zatytułowaną po lewej stronie Obozy niemieckie. Rozpoczyna się ten rząd od Auschwitz przez Mauthausen, Buchenwald, Treblinkę i dalej za mamimi plecami są obozy również sowieckie. Sowieckie łagry, Workuta, Archangelsk, Świedrąck, Świerdłowsk, Kołyma. Ostatnia z tablic po prawej stronie jest poświęcona ludobójstwu na Wołyniu. Jest poświęcona Tarnopolskiemu województwu, Wołyńskiemu, Stanisławowskiemu i Lwowskiemu. Ukraińcy zamordowali nas tutaj około 120 tysięcy osób. I ta tablica kończy rząd patriotycznych tablic przy kościele Stanisława Kostki. Thank you.
tak serce raduje, piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.